Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4 z serii Tryb Fortnite. Będziemy grali oczywiście sobie w Eliminator. Zaczynamy standardowo od Cooperka. No i zobaczymy, kto nam się tutaj dzisiaj nawinie. Jak myślicie, czy uda się w końcu wygrać jakiś... Ani razu jeszcze nie wygrałem. Specjalnie nagrywam odcinki z moich rozgrywek w Eliminatorze tylko i wyłącznie po to, żeby razem z wami choć raz wygrać. Ja wiem, że wśród was są zapaleńcy, którzy już wygrali sobie na tym trybie i kurde, gratulacje, bo jest trudno. Zobaczcie, na samym początku już rebela sobie odblokuję. Pyk. Chodź tutaj, ziomek. Na pewno mi się przyda ta fura. Często jeżdżę offroadami tutaj na tym trybie. Zresztą chyba najczęściej właśnie na tym trybie się jeździ offroady. No bo jest najszybciej w prostej linii. Zobaczcie, jaką furę mam. Ja jej chyba nie miałem jeszcze w tym trybie. Ma, o, czekaj, tam już jest następne coś. Jakiś następny dropik. Chyba, że to jest to samo? Nie! A to jest mini X-Raid. Ale ja mam wyższy poziom, nie? Bo to jest czwarty. Czekaj. Tak, to jest czwarty. Tamta fura też jest dobra. To nie jest tak, że ona jest słaba. Ona jest dobra, jak najbardziej. Jedziemy. Zobaczymy, kogo tutaj spotkamy. 31 osób zostało. 31 kierowców. Ja w sumie gram o takiej porze, gdzie raczej nie powinno być dużo osób. No ale mam nadzieję, że kogoś się tutaj zaraz wkręci w jakiś pojedyneczek. Na tym mi, kurde, bardzo zależy. Bez problemu, kurde, po zboczach tym się jedzie. Bardzo fajnie się to prowadzi. Naprawdę. Czekaj. Tu sobie zjedziemy. Szukamy kogoś. Ej, muszę wam... Nie no, nie mogę wam jeszcze tego powiedzieć, ale chciałbym wam coś powiedzieć, bo mam zajebiste wieści. Ale to jeszcze za wcześnie, bo jeszcze trwają negocjacje z jedną firmą od sprzętu komputerowego. Ale już po prostu, no tak mnie kusi, żeby wam o tym powiedzieć. A nie mogę wam tego jeszcze powiedzieć, bo nie wiem, czy to dojdzie do skutku w 100%. I nie chcę, żeby było coś takiego, że o Luce, kiedy będzie to, kiedy będzie tam, to mówię, że to będzie, a tego nie ma, więc wolę wam nie powiedzieć, ale tak mnie po prostu kusi, żeby wam przekazać taką zajebiaszczą nowinę, zajebiaszczą i dla mnie, i dla was, myślę. I myślę, że dla was też to mogłoby być interesujące, ale no nie mogę, kurde, tak mnie kusi. Tu jest dużo graczy w tym miejscu, tylko wszyscy się albo ścigają, albo gdzieś uciekają, albo się chowają. Kogoś tutaj widzę chyba na... O, jest ktoś blisko. Dawaj go. Gdzie mój pad? O, dobra, ci się zaczęli ścigać. Tutaj mamy kogoś. Mamy dwa samochody w razie czego. Rękę już na pada kładę, bo ja mam tam przycisk od trąbienia. Czekaj, tutaj jest gościu. Chodź. Złapię go czy nie? Ty, on też ma dobrą furę. Ale kogoś tam goni. Nie, ja chcę się ścigać, ej! O, tu się ktoś skończył ścigać, dawaj go! Dawaj! Dobra, ciśniemy, Lancer GSR. Dobra, zawracamy szybko. O, ale go zdusiłem. Dobra, ja sobie pojadę szosą, mimo że mam takie... Albo dobra, tutaj sobie skrócimy trochę. Mimo że mam takiego wielkiego kloca, który sobie powinien bez problemu poradzić, to czasami lepiej jest naprawdę pojechać asfaltem, serio. Komu ja to mówię, przecież wy profesjonaliści jesteście. Ale mnie, kurde, nie, trochę nadrobił tej drogi. Dobra, muszę pojechać tutaj też. Bo gościu tam ciśnie tym lancerem. On ma w zasadzie bardzo podobny poziom do mojego, jadę na przełaj. Trzeba spokojnie między tymi drzewami. Okej, trzeba bardzo dobrze znać mapkę na trybie Fortnite, nie? Bo niekiedy można znaleźć takie skróty, które nie są zaznaczone nawet na mapie jakoś. O, dobra, ale go zostawiłem z tyłu teraz. Jest, chyba się uda, o ile się nie rozwalę gdzieś, bo to różnie bywa, nie? 200 km na godzinę po bezdrożach, pięknie. Dobra, hops. Nie no, Rebel tutaj robi robotę, no offroadach to nie ma podejścia w ogóle żadne auto. Ej, no chyba, że z wyższego poziomu jakiś kurde kozak. Dobra, co my teraz mamy? Dobra, możemy wziąć sobie to.
alfę. Mam nadzieję, że... O nie, ona jest chyba taka... Nie wiem, czy ma nawet terenowe opony, słuchaj. To jest tylko taki po prostu suwik. Taki bardziej na asfalt, czy coś. Tak, tego gościa tu przed chwilą... O, czekaj, tam mamy chyba jakieś auto. Szósty poziom mam. I tu mamy... Czwarty. Nie bardzo, jeszcze golf. Tu chyba mam napęd na cztery koła. Tak coś czuję. Nie znam dokładnie tego samochodu. Jest ciężko powiedzieć, ale tak zachowuje się na tym offroadzie, jakby miał opony szosowe, takie typowo szosowe. Więc tak niezbyt trochę. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś dwa dropy. Zobaczmy, co za auta są. O, ktoś tutaj jedzie. Ktoś tutaj jedzie. No, powiem wam, że na... twarde zawieszenie ma na pewno fura. Tutaj ktoś ciśnie... O, nie wiem, czy go złapało. Twarde zawieszenie, więc na przełaj może być ciężko, żeby tym cisnąć. Ktoś tam chyba miał z niskiego poziomu samochód, więc może spróbujemy zaryzykować. Ej, gdzie on zwiadł? Dobra, chyba ma szybszą furę jednak. O, ktoś mnie tutaj, ktoś mnie tu ciśnie. Ja udaję słabego, dobra. Może coś z tego będzie. O nie, nie. Czemu w tą stronę? Dawaj, Alfa, nie psuj się. Kurde, laweta będzie mi wyprzedzać zaraz. O, ale lipa, patrzcie, jak nadrobił drogi. Skąd on wiedział, że w tamtą stronę? Aha, wy mi upisaliście w komentarzach, żebym zawsze się ustawiał samochodem w kierunku do środka strefy. I wtedy można... O, ja pierniczę, chyba koniec. Będę musiał powtarzać. Nie gadaj. Nie gadaj. Spróbujemy, dobrze... Co on robi? Okej. Chyba wygrał, nie? Czasami są jakieś lagi i ten... A, pokonał mnie. Kurde, pokonuje golfa teraz, jadąc miniaczem, gościu. Nie, ja myślałem, że to się nie uda, jadę sobie tak na spokojnie. No myślę, a dobra, no to już chyba mnie rozwali. A tu proszę. Haha. Jechałem po wertepach, on tam jakoś próbował szutrowej drogi poszukać. Ej. Nice. Dobra. Galanta mamy do wyboru. Biorę Galanta, myślę, że będzie trochę lepszy, bo tu chyba... Co my tam, napęd na cztery koła mamy chociaż? Chyba ta, ładnie tutaj ruszył na szutrze. Dobra, jedziemy. I co? Mówicie, żeby do środka strefy zawsze jechać samochodem, ale jak jest taka duża, to nawet ciężko stwierdzić, gdzie jest środek strefy, a gdzie jest jakby kraniec. Znaczy, kraniec to widać mniej więcej, ale środek strefy tak ciężko ogarnąć. Jak jest mała strefa, to może wtedy tak lepiej to zrozumieć, nie? A teraz to tak ciężko. No na pewno nie będę jechał na tamtą ścianę w razie czego. Tu mamy jakiś dropik, czy będzie coś lepszego od mojego poziomu? Drugi poziom i to chyba golf będzie, tak? Nie, czekaj, traktor. Nie, dobra, traktora nie chcę, to już wolę tego Galanta. To chyba większa prędkość maksymalna, może nawet lepsze przyspieszenie czy coś. Się tym Galantem pojeździ, może nie będzie tak źle. Czyli co, teraz trzeba się nauczyć, żeby do środka strefy jechać, żeby jak najwięcej ludzi pokonać. A ja już tu widzę, że ludzie mają z czwartego poziomu, z siódmego Audi RS6 ktoś dropnął. O chłopie, to oni tutaj szybko grają. Tu mamy jakiś dropik. Co to może być? Szósty poziom, co ty opowiadasz? Dawaj go. Dawaj go. Ej, dobre. Chcę to. Idziemy się ścigać, gościu. Patrz, co nam tu wyskoczyło. Dobra. Porucznik Lucek wkracza do akcji. Proszę bardzo. Kogo my tu mamy? Gościu, co? Nie! O co chodzi? Ej, dobra, i co? Teraz jadę sobie w kierunku tamtej tej ściany, powiedzmy, strefy. I mocno prawdopodobne, że raczej tam nie będziemy jechać, nie? Dobra, tutaj bierze sobie jakieś nowe autko, ten Mini Cooper. Traktora. Dobrze, niech bierze, chłop, niech bierze. Niech bierze. Chodź tu, gościu, chodź. Ja już tu czekam na niego. Czekaj, bo mi się wczytuje jeszcze fura chyba. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Patrz, jak spiernicza! Ej!
wracaj tu, no nie, jak to... Ej, co? O co chodzi? Czemu on tak zniknął? Co jest? Kurde, mogłem mu pomóc, prawda? Dawaj, idziemy mu pomóc. On się z Lamborghini ściga. Ale czekaj, traktor powinien sobie prawa... Jedziemy mu pomóc, ej, jedziemy mu pomóc, tego jeszcze nie robiłem. Dobra, zrobili sobie pojedynek. Co on? O, traktor się rozwalił. Dobra, gonimy Lambosa. O, Lambos będzie dokokszony później. O, shit, dobra. Już mi się chyba nie... Oni rozwalił się Lambos, dobrze. Czyli nie jadą, no jadą chyba tak bardziej do środka strefy. Na pewno trzeba od ściany jechać jakoś, nie? Tej strefki. Zrobił go. Co się dzieje? Chyba wygrał. Czekaj, bo tu jest następny gościu. O dobrze, ten będzie lepszy niż Lambos. Kurde, chociaż będzie pojedynek. Dawaj, do góry. Porsche. Porsche, do góry. Do góry, tą trójką, dawaj. Czwórka, szybko. O nie. Audica tam trochę lepiej wjechała. Aż, cholera. Już jest na asfalcie gościu chyba, ale rozwali się w budynek. Może nie będzie tak źle. Dobra, gonimy go. Moja... O nie, kamuczki! O fuck! No już chyba wiecie, jak się tam ten pojedynek skończył. Kurde, teraz spróbuję dogonić innego miniacza, bo ja strasznie lubię te pojedynki. O. Ja strasznie lubię te pojedynki, wiecie? Ścigać się z kimś lubię tutaj, w tym trybie, to jest fajne. Jak się kogoś pokona jeszcze słabszym autem, to jest satysfakcja nieprawdopodobna. Ale mówię, no trzeba znać tutaj dobrze mapkę i staram się stosować tą zasadę, co mi pisaliście w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, żeby jechać do środka strefy. To jest, kurde, taki mój priorytet, żeby się tego nauczyć. No i może za rok będę już wygrywał każdy meczek. Cool, byłoby super, nie? Odcineczek z samych wygranych sobie nagrać. To by było genialne, czy nie? O, tu coś mamy. Co on robi? Dawaj, ścigamy go. Nie złapało mi go. Gdzie on ucieka? Chodź, gościu, ścigamy się, o co chodzi? Tu chodzi o to w tym trybie, żeby się ścigać. A nie, żeby uciekał jakimś... Śmiesznie to wygląda, jak te Mini Coopery w ogóle uciekają. No ale ja mam taki sam samochód, no. Mamy równe szanse. Chodź, ziomek! Ale spierdzicza. No chodź, Boże, no. Najwyżej wróci do lobby jeden albo drugi, no. O, i teraz jedziemy w kierunku z... w kierunku ścian. No nie do konia go! Jedziemy w kierunku ściany, to powinienem zawrócić, żeby jechać do punktu mety, nie? Ej, no jak popiernicza? Co, on ma lepszy samochód, czy jak? Chodź tu, kurde gnojku. Boże. Mamy gościa, zobacz. Udało mi się go złapać, ale dosłownie... Niewiele brakowało, nie? Żeby mi uciekł. Ale takie same samochody mamy, kurde. Na prostej drodze udało mi się go złapać. Jakoś też nie wiem, jak go w sumie podgoniłem, skoro takie same auta mamy. I teraz jedziemy w drugą stronę i właśnie jechaliśmy w kierunku ściany strefy. I trzeba było szybciej jakby zawrócić, to by miał jakby większą jeszcze przewagę, nie? A tak to jechaliśmy w jedną stronę. No ale powinno być w porządku. Tutaj sobie już zacznę skracać. Bo to będzie gdzieś przy tej wielkiej takiej górze, skoczni. W ogóle 19 osób zostało na sesji, cholera! A ja dopiero Mini Cooperem jeżdżę. Gości z tyłu już się chyba poddaje powoli. Dopiero Mini Coopera, oni tam już pewnie jakieś Cayeny mają i inne takie Terminatory, Batmobile, nie? Dobra, to powinniśmy sobie dać radę z tym gościem. Mini Cooper kontra Mini Cooper. No zobaczcie, jaki samochód teraz dostanę, jaką będę miał propozycję. Podejrzewam, że jakiś Golf albo coś takiego, no na pewno z drugiego poziomu. Ech. Trzeba coś szybko znaleźć lepszego.
mamy... Nie no, Nissan GT-R, nie jest tak tragicznie. O, dobra, mamy jakiś drop, mam nadzieję, że coś lepszego niż mam. I jadę w kierunku tej ściany strefy, to powinienem zawrócić, żeby... O, do... O, Volvo. No dobra, no. Niech będzie, moje Volvo ostatnio, nie wiem czy oglądaliście najnowszego vloga. Kurde, silnik mi się rozbiegł, Volvo na złom idzie. Poważnie. V50 z 6 roku, do widzenia. Kupiłem auto za 21 tysięcy złotych. Włożyłem w niego przez 4 lata użytkowania, nie wiem, drugie tyle chyba. Nie no, może nie, może gdzieś tam z 12 tysięcy. A ostatnio silnik się poddał już całkowicie, więc no lipa. Okej, może być, na pewno będziemy musieli zawrócić. Mam sporą przewagę jak na razie. I kurde, ej, meta jest niedaleko, 500 yardów. Nie wiem ile to jest na nasze polskie. Ustawiłem sobie imperialne jednostki, żeby miał konie mechaniczne. Ej, gdzie on pojechał w ogóle? W inną stronę, gościu. Co? Miał chyba nawet lepsze auto. Dobra, dało radę to Volvo, powiem wam nawet. Teraz jest nowa marka od Volvo, nazywa się Polestar. Dobra, możemy wziąć Lancera albo to. Ja bym, szczerze, wolałbym zostać przy tej V60. Dobra, Lancera mamy. Także teraz już 10 osób zostało. Czy uda mi się wygrać? Czyli co my tu mamy? Trzeci poziom, ja mam czwarty już. Kurde, idę jak burza. Nie będziemy brać gorszego auta. Mamy Lancera, tam jest jeszcze jakiś dropik. Widzę, że tam jakiś ziomek z daleka. Widzę, że jedzie sobie. I chyba nigdy z nikim się nie ściga. Można by było z nim porozmawiać. Ale chyba ma szybkie auto. Coś tak widzę, że na mapce pomyka ładnie. No czymś tam kozackim jeździ. Jo, to piernicze, dobra. Zaraz chyba się skończą pojedynki, a ja mam słabe auto. I ten ostatni punkt, jak to było z tym ostatnim punktem? Gdzie on się pojawia? Tutaj mieliśmy, tu chyba kółko zrobiłem, nie? Zawróciłem do tego dropu. Czemu takie słabe dropy są pod koniec rozgrywki? Nie rozumiem tego. O co tu biega? Chyba nic nie będzie. Często gdzieś tam w lesie są poukrywane fajne samochody. Chyba następny meczek właśnie sobie skoczę do lasu poszukać grzybów. Bo teraz sezon grzybowy jest. I może mi tutaj w Fordzie też coś wyskoczy ciekawego, bo tutaj wiesz, no, na otwartej przestrzeni to łatwo dojrzeć gdzieś tam z odległości jakiś samochód, nie? A tutaj w lesie to tak zasłaniają ci drzewa, zasłania ci wiesz to wszystko i ciężko jest zauważyć coś takiego ciekawego. Właściwie to nigdy nie wyjechałem też poza strefę. Nie wiem co się wtedy dzieje, czy od razu jakby śmierć, czy jakoś samochód nam zwalnia, czy nie wiem, silnik wylatuje w powietrze, nie mam pojęcia. Jakoś nie ciągnie mnie tam, zawsze starałem się po prostu grać jak najlepiej. Ej, powiem wam, że cisnę tutaj po tych bezdrożach i Lancer całkiem ładnie wybiera nierówności. Autosportowe, nie wiem czy ono jest zrobione tutaj pod offroady czy coś. Naprawdę, całkiem przykładnie jeździ. Tutaj jaki jest maksymalny? 12 czy 11 poziom, czy 10? Chyba ze dwa razy miałem auto z 10 poziomu. I to już jest taki koks na końcu, nie? Jakaś tam offroadówka czy coś takiego. Taki uniwersalny żołnierz do wszystkiego wtedy. Strefa jest już naprawdę mało, zostało 8 kierowców. Zastanawiam się dlaczego jeszcze nie ma tego ostatecznego pojedynku, skoro jest 7 osób, ej. Coś tu się popsuło, czy jak? Ktoś mnie tam chyba goni z tyłu. Chyba ktoś mnie namierzył, na celownik mnie wziął. Jeśli to Mercedes, to ma celownik na masce. Pozdro dla kumatych. No i co? Tutaj ktoś sobie ciśnie, ale nie, on ma szybką furę. Gdzie on jedzie w ogóle? Co on robi, ty? I on poza strefę wyjeżdża. Nie wiem, co on wie. Ty, on poza strefę wyjechał chyba. Czy wzdłuż co? Okej, dobra. Ostateczny pojedynek. I gdzie teraz jechać? Final race. Właśnie nie wiem. Jadę do środka. Ktoś tam właśnie pocisnął, nie? Tam to miejsce. Skąd on bierze tam? Może,
Może właśnie tam się ustawił, bo wiedział, że... Co? Faktycznie, a skąd on wiedział, że tam? Gościu się już ustawił przy tym, przy ścianie tej strefy. Ej, ale skąd on wiedział, że w tamtą stronę trzeba? Joki kozak! Ale cisną, kurde, już mnie widzą, widzę na mapce, jak mnie wyprzedzają po prawej stronie. Jadę, kurde, full prędkość. Full prędkość, nie ma litości. Wyprzedzam mnie, kurde, dobre auta mają. Lancer fajny jest w rzeczywistości, nie? Ale tutaj, jak mamy do czynienia z takimi furami różnymi, hardkorowymi, no to Lancer jest już taki... Taki sobie, no. Patrz, właśnie o tym mówię. Tutaj Lancerem ciśniesz, wiesz, gaz do końca, a tu cię Lambo zjada. Jadę na przełaj, no. Muszę ryzykować. O, proszę bardzo. Chociaż napęd na cztery koła mnie trochę tutaj ratuje. Ale skąd on wiedział? Czy macie jakąś teorię odnośnie tego, skąd on wiedział, że tam trzeba jechać? Jak to jest? Jak to działa? Chyba, że są na przykład, jest kilka punktów na mapie takich finiszowych, które zawsze są w jednym i tym samym miejscu. Ty, bo ja ich tu podgoniłem. No nie no, no tutaj już jak otwarta przestrzeń w sumie Lambus rozwali, ale on jakby miał tutaj powiedzmy furkę z siódmego poziomu jakąś offroadową, to bym może i tego Lambosa porobił, co tam ciśnie z przodu. Ej, ja będę chyba trzeci. O, dobra, już na pewno nie. Czemu akurat to drzewo było takie twarde? Wszystkie po kolei rozwalałem elegancko, a to takie się twarde trafiło. Ej. A, cieszę się, że w Fordzie jest ten. W Fordzie jest już jakaś normalna pora roku. Szósty. Ty, chyba wyprzedzę Subaru. Subaru mnie wyzwało na pojedynek. Teraz, żeby trafić. Patrz, patrz, patrz. A! Kurde, elegancko! Ja zrespiłem się w tym, w kopalni i jakiś Subaru taki zadowolony jeszcze trąbiło, że mnie wyzwało na pojedynek. Proszę bardzo, rozwalone. Jeszcze tam trąbił, że on taki ho 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 ho, że mnie wysłał. Bo to było tak, że on zrespiłem się w kopalni i patrzę, że gościu zabiera mi dropa, nie? Bo tam był jakiś dropik, gościu sobie szybciej podjechał i mi zabrał furę. Ja patrzę, on ma Subarkę, nie? I mówię, nie no, uciekam od niego. I on mnie zaczął tam trochę gonić, goni mnie, goni. No i mnie dogonił, kurde. Czekaj, jak tutaj będziemy jechać? Bo widzę, że tutaj ktoś mnie ścigać chce. Oj, chyba się rozmyślił, dobrze. Gonimy go. Koniciła. Nie wiem, co to znaczy, ale pasuje. Tak, chodź tu, Golfina. On ma chyba napęd na przód. Kontra moje Subaru. Pewnie poprzedni gościu, który się ze mną tam ścigał, też tak myślał, że o, ja mam Subaru, on ma miniacza z napędem na przód. Rozwalę go elegancko. A tu proszę, nie ma szans. Jedziemy. Teraz totalny strzał zrobiłem, że w tamtą stronę trzeba jechać. Ale mi skacze ta Subarka, ona tak jakby nie na offroad, gościu. 6 biegów, dobrze. Nie no, 200 km na godzinę. Tutaj akurat jest taki teren, gdzie no niby jest offroad, ale jednak jest dosyć tak prosto, nie? Większością samochodów da się tutaj w miarę szybko jechać. Czekaj, bo tutaj mamy ten plac zabaw. Trzeba trochę ostrożnie. Tu fura może, właśnie, może wyskoczyć. Ja już to przerabiałem, pewnie wy też nieraz. Trzeba uważać. O, tutaj na tej górce jest meta i tam od razu dropik. Ale nie wiem, czy coś ciekawego. Ja mam czwarty poziom. Teraz będę mógł mieć chyba piąty. Dobra, jest piąty poziomek. A tu na górce mamy coś z poziomu... No teraz nie mogę zobaczyć. Porsche Panamera, gościu, nie chcę tego. Czekaj, Macan mam. Macan jest z piątego poziomu. A Panamera, która tutaj jest? Siódmego! Dawaj, bierzemy. Ekstra. Tu chyba mamy taki wysuwany, ciekawy spoiler.
Jaki dźwięk! Tak, to jest ten wysuwany spoiler, taki rozkładany. Piękna sprawa. Dobra, tutaj mamy kogoś. Słuchaj, siódmy poziom, to już nie żarty. To, ten samochód nie jest zbyt dobry na offroad, ale jest kurde szybki. To trochę rekompensuje ten temat. Ej, skąd on tam się wziął? Ja nie mogę zobaczyć, jaki to jest poziom, bo bym tak od dołu miał tą kamerę. I tak myślałem, że to nic specjalnego, a tu siódmy poziom, kurde gościu. Ciśniemy za tamtym. Ej, ale nie, na offroad jest paskudnie gościu. Tam ktoś ucieka. Tu widzę kolejny drop. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego dla mnie. Siódmy poziom będzie, ósmy? Czwarty, dobra. Tutaj ktoś podjeżdża, dawaj go. Jest! Udało mi się go jeszcze ogarnąć. Dobra, tak właśnie czułem, że będzie trzeba zawrócić. Słuchajcie, 1,5 mili. Oj, nie wiem, czy się uda. Bo tu ta Panamera podskakuje, ma tak twarde zawieszenie. A tamten też ciśnie ładnie. O fakty. Zrobi mnie. Patrz, jak ona skacze, gościu, nie nadaje się na offroad. O, ja się cieszyłem, że siódmy poziom, a to jest słabe auto na offroad. Ja! I co, chłop tak się cieszył z tej Panamerki i dupa, nie? Powiedzmy sobie jeszcze jeden meczyk. Tutaj mamy jakiś dropik. Ale rzuca tym kurde miniaczem. Ale powiem, że ten miniacz jest naprawdę dobry. Tak jak weźmie się już jakiś następny samochód, jakbym dostał jakiegoś Golfa, to Golf jest gorszy od tego miniacza, okej? Golf może mieć troszeczkę wyższą prędkość maksymalną, ale ten miniacz, kurde, jako takie początkowe autko naprawdę wymiata niektóre nawet samochody kilka poziomów wyżej. Serio. Zwłaszcza jeśli chodzi o wymijanie tam drzew w lesie czy coś. Proszę bardzo, jaki Lanceros piękny, to jest 9 czy 8, kto zgadnie z was? Ja do tej pory nie wiem, nie odróżniam ich. Ale jest to piękne auto, kurde. Szkoda, że te auta japońskie, to takie starsze zwłaszcza, to ciężko z utrzymaniem. Ostatnio opisałem do takich jednych znajomych, którzy mieli Subaru, WRX, STI, takie wiecie, z 5 roku. Kurde, jak to auto brzmi, jaki to ma dźwięk fantastyczny, ja! Kiedyś koło bloku, niedawno koło bloku przejeżdżało to Subaru koło mnie. I ja po prostu wyjrzałem, co tu się dzieje, to jakiś motocykl jedzie, czy coś, jakiś chopper, coś takiego, nie? Tak sobie myślę, jakiś coffee racer z przerobionym wydechem. Patrzę, a to Subaru tak wiesz, tak buczy, aż mi szyby drżały. No ale, wiecie, no, pozbyli się tego Subaru, bo okazało się, że auto więcej stało niż jechało. Więcej, wiesz, więcej naprawy, więcej stresu, więcej bałaganu z tym niż to było warte, nie? Impala, proszę bardzo. Zobaczymy, no, może moje Mitsubishi da radę, czemu tak pojechałem, no nie wiem. On pojechał trochę lepiej. Ale dałem. Dawaj. No co jest, jedynki tak słabo rusza? Ile ty masz inhalatorów tam? Dobra, chyba wyrównały się trochę szanse. Ta Impala podejrzewam, że jest bardzo słaba na offroady. Nie jeździłem ją jeszcze na trybie Fortnite. I nie wiem, jak sobie by tutaj poradziła, ale tam jest chyba napęd na tył, to jest wielka buda, nie? To do tych offroadach powinno być gorzej od tego Mitsubishi. Ale mnie na razie robi, gościu. Poziomy te same mamy, więc wstyd będzie przegrać, bo moje auto powinno być łatwiejsze tutaj do obróbki tych nierówności. Cisnę gaz do końca, tutaj powiem, że naprawdę mocy nie ma. Zrobili chyba całkowicie seryjne to Mitsubishi. Jedyna szansa na wygraną jest taka, żeby się gościu gdzieś po prostu zniszczył, nie? Dobra, jakoś ogarnąłem. Dobra, przerzedza się trochę lasek. Cyk. Ej, ale mało brakowało.
Mało brakowało, gościu był przede mną. Miał trudniejszą Impala, ale ta Impala podejrzewam, że kopa miała lepszego niż to Mitsubishi. Zawiedziony masakrycznie, ale patrzcie co mamy teraz. O, tak. Zobaczcie. Offroadowy fajny miniatur, czy fajny, no może nie wygląda fajnie, ale to będzie jeździć. To będzie dobre do tych offroadów, gościu. Tu mamy kogoś, przeszkadzajmy mu, ach, nie zdążyłem. Jedziemy za nim, on ma miniacza, pewnie kogoś teraz ogrywa. Albo przegrywa. Zobaczymy gdzie dojedzie, jedziemy za nim. Pyk, pyk. 28 osób, powiem wam, że coraz mniej graczy chyba jest w wchodzie, takie mam wrażenie. Muszą dać jakiś większy update, żeby było trochę więcej osób. Bo już jest malutko, tak jak dołączam do tego trybu, to jest tak maksymalnie 30 osób. Wcześniej było chyba więcej, nie? Dobra, mamy go. Będzie czwarty poziom, taki jak mój. Dawaj go. Golfina, golfina, dobrze. Od razu, kurde. Jeden pojedynek skończył. Już na niego ktoś czekał przy następnym. No i tak trzeba, no. Dobra, słuchajcie, golf kontra mini. Tutaj tutaj mamy sporo asfaltu. Może być nieciekawie dla mnie. Jak tu pojechać, właśnie się zastanawiam. Chociaż nie, mini daje radę nawet. Chociaż te same poziomy, golf i mini mają ten sam poziom. Wtajemniczenia, pojedziemy sobie tutaj na pewno w lewo już teraz, hops. O ty kurde. Gdzie on pojechał? Gdzie ziombel pojechał, co on robi ty? Jest jakiś high level czy coś, gościu? Dobra, ale miniacz super radzi sobie z nierównościami. Chociaż tyle mam łatwiej. Ale będzie trudniej tutaj między drzewkami. Chyba, dobra. Ale mi się muli, kurde, pod tą górę. No jednak czwarty poziom, no tu nie ma co wymagać za dużo. Golf ma jeszcze gorzej. On ma chyba tylko napęd na przód. No i kurde, tam mieli, nie? I twarde zawieszenie. A ja tutaj mogę rozwalać sobie, mam ciężkie auto. Goni mnie gościu. Dobrze jeździ. Patrz, tutaj wjechał mi na dupę. O, shit! Kto wygrał? Chyba ja. Dobra, udało się. Piąty Audi, no dobra. Wbijemy wyżej poziom, to chociaż tyle. Ale to Audi może nie... Właśnie tak ciężko rozpoznać. Niektóre samochody są zrobione na offroad, a są takimi sedanami. A inne jakby wyglądają bardziej offroadowo. Tak jak na przykład mieliśmy sobie tą Alfę, nie? Tego SUVa takiego, no to ja bym powiedział, że to jest taki bardziej offroadowy samochód niż ten. A no nie do końca był. No najgorsza była ta Panamera, kurde, siódmy poziom. Tam wyrtep wybija ten samochód w kosmos. Aventador wyzwał mnie na pojedynek. Nie wierzę. Dziewiąty poziom. Skąd oni mają takie fury, kurde? Nawet sobie po chamsku na mapkę sobie wszedł. Zobacz jak on zapiernicza. Ja go nie widziałem, ja tutaj, jest trochę tutaj graczy, ale myślałem, że wszyscy mają pojedynek. No pięknie, dziewiąty poziom. No moja Audita to co tutaj zrobi? Nawet pod górę nie może podjechać. To jest naprawdę ciężko jest to wygrać. Ciężko jest to wygrać. Jak wy to robicie, że wy to wygrywacie? Kurde. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Hejka.